Cześć! Dziś mam dla Was cztery nowe kieszonkowe nowości od Lucky Duck Games. Są to Pionierzy, Urbanista, Samotna Wyspa oraz Esy Floresy. Te gry znam jeszcze z wersji Passant Shy Games, czyli małych takich gierek, które można wrzucić do kieszeni w portfelu. Te z kolei są w pudełkach. Esy Floresy jest to gra oparta na mechanice trochę blefu, trochę przekazywania sobie kart i budowania tablo. Jest to gra o kwiatach, która opiera się na takiej wiktoriańskiej tradycji dawania kwiatów, które mają jakieś znaczenie i na każdej karcie znaczenie danego kwiatka jest opisane, co jest takim bardzo fajnym smaczkiem. Dostajemy również notesik do punktacji i na tych kartach mamy przecudne grafiki i opis właśnie danego kwiatka, co on oznacza, no i oczywiście akcję, którą taką kartą możemy wykonać. Nie trzeba znać się na kwiatach, żeby zagrać w Esy Floresy. Oryginalna nazwa to Tassimassi. Tasujemy karty i pierwszy gracz zabiera dwie karty, ogląda je i wybiera jedną, żeby położyć awersem do góry, a jedną rewersem. Drugi gracz wybiera jedną z tych kart i dokłada do swojego tablo. I tak gra się toczy dookoła stołu, dopóki nie mamy czterech kart przed sobą. One mogą być w różnej konfiguracji, rewersami lub awersami do góry. Na kartach oprócz pięknej grafiki mamy akcje i punkty, czyli symbole serduszek. Na koniec gry karty, które są rewersami do góry, obrócimy i również je przesuniemy trochę w dół, aby pokazać, że te karty nie były odkryte w naszym tablo i że są to karty, które były właśnie rewersami do góry i podliczamy wszystkie punkty za symbole serc i dodatkowe punkty z innych kart. Tak gramy przez 3 rundy, najwięcej punktów wygrywa grę. Pionierzy jest to gra, którą znam jako Circle the Wagon, czyli też właśnie taka mała gra z Passant Shy Games. To jest dwuosobówka w klimacie westernu, w której będziemy układać tablo z naszych kart na stole i zdobywać punkty za trzy cele określone na początku gry oraz za teren, który właśnie zbudowaliśmy w naszym mieście. Dalej jest 18 kart, za każdym razem odkrywamy tylko 3, aby zdobywać punkty na koniec gry i to daje nam około 800 kombinacji punktacji przy tej grze, czyli regrywalność jest naprawdę spora. Jest to świetna dwuosobówka, która na pewno przyda się na dłuższe wieczory, bo taką grę rozgrywamy kilkanaście razy pod rząd. Nie jest może ona grą podróżną, mimo że mieści się w kieszeni, to zajmuje sporo miejsca na stole. Samotna Wyspa jest to gra Palm Island, która też była właśnie jako Passant Shy Games, taka gra, która mieściła się w portfelu. To jest dość spora instrukcja, mamy oczywiście dodatkowe karty z promek, no i jest to gra, która najlepiej moim zdaniem gra solo. Jest pięknie wydana, naprawdę grafiki są świetne na tych kartach i zasady są bardzo, bardzo proste. Gramy przez 8 rund i w danej rundzie wybieramy, czy kartę dokładamy jako nasz zasób, czy wydajemy kartę zasobów, aby otrzymać właśnie karty z punktami. I takie karty na koniec gry podliczamy właśnie nasze gwiazdki, czyli symbole punktów i patrzymy, czy udało nam się wygrać. Samotną Wyspę można grać kooperacyjnie, można grać rywalizując ze sobą, ale najlepiej moim zdaniem ta gra właśnie sprawdza się solo i Matt bardzo ją lubi. On gra w tę grę cały czas, jak gdzieś musi na mnie poczekać, mają zawsze przy sobie po prostu w woreczku strunowym i zagrywa się do upadłego. I Samotna Wyspa u niego jest właśnie na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o te cztery nowości.
Urbanista z kolei to jest moja ulubiona z tych czterech gier. Jest to świetny city builder oparty właśnie na 18 kartach, gdzie będziemy dobierali 3 karty jako punktację i potem układali karty na stole w tablo, żeby właśnie zdobyć jak najwięcej punktów i pobić wynik, które dają nam właśnie te karty punktacji. W tym wypadku, który będziecie teraz oglądać, muszę zdobyć 19 punktów, żeby wygrać. No i zobaczcie, czy mi się udało. Dostaję punkty za drogi, które nie wychodzą poza miasto, za ogrody, które są w środku miasta oraz za sklepy, które otoczone są osiedlami. I na przyspieszonej rozgrywce będziecie widzieli, w jaki sposób podejmuję decyzję, żeby takie karty ułożyć właśnie w tablo na stole. Zawsze mam do wyboru 3 karty w ręce i muszę je ułożyć albo pokrywając kartę, albo obok takiej karty, ale nie mogę ich obrócić pionowo. Te karty zawsze muszą być w takiej orientacji. Na koniec gry otrzymam punkty właśnie za te 3 cele, tam również są ujemne punkty. Otrzymam również ujemne punkty za wszystkie drogi, które mam w tym mieście. No i dostanę punkty za największe z każdego rodzaju terenu, czyli szary, pomarańczowy, niebieski i zielony. Każdy da mi tyle punktów, ile mam najwięcej w największym takim właśnie obszarze. Urbanista to też jest świetna surówka. Można w nią grać kooperacyjnie, można w nią grać w 2 osoby, ale najbardziej właśnie podoba mi się jej wersja solo. Jeśli chodzi o te wszystkie gry, to są wydane naprawdę bardzo dobrze. Pudełka są świetnej jakości, karty są świetnej jakości. No i oczywiście są to gry oparte tylko i wyłącznie na kartach. Te notesiki do zapisywania punktów może nie są do końca konieczne. Ja wolałabym, gdyby te gry były rzeczywiście wydane tak jak w oryginale Buttonshy Games, czyli takie malutkie, które mieszczą się właśnie w portfelu, ale w tym wypadku te gry nadal pozostają kieszonkowe. Tutaj nie ma jakby tak dużo miejsca w pudełku po wyjęciu tych kart, więc to nie jest jakiś wielki minus, to jest tylko tak, jeżeli musiałabym się do czegoś przyczepić, to wolałabym, żeby te gry były jednak trochę mniejsze. Ale tak czy siak, gry są naprawdę świetnie wydane i są bardzo fajnym prezentem mikołajkowym albo pod choinkę. Więc jeśli chodzi o te 4 nowości od Lucky Duck Games, to Esy Floresy są u mnie na ostatnim miejscu, może dlatego, że jeszcze nie miałam okazji zagrać w nie więcej osób i to chyba jest raczej gra, w którą gramy w większym gronie niż tylko we dwoje. Potem są Pionierzy, bardzo fajne budowanie tablo, fajna dwuosobówka, naprawdę z tych 4 gier na 2 osoby działa najlepiej. No i jeżeli chodzi o solówki, to u Mata jest to Samotna Wyspa, a u mnie jest to Urbanista. Wielkie dzięki Lucky Duck Games za taki prezent. Na razie.